Witam bardzo serdecznie ze strony S&D Hunters. Dziś przedstawię Wam, jak szybko i skutecznie zbudować i ulepszyć Windstaff wymaganego do ukończenia i Starygana Origins. Do zbudowania Windstaffa potrzebujemy 4 części, które właśnie pokażę. Pierwszą częścią, którą potrzebujemy, jest drobny part znajdujący się w środkowym robocie podróżującego koło Pocket Puncha. Part znajduje się w jego środku, z którym dostajemy się poprzez wejście prawej nogi lub lewej nogi, zależnie od tego, która noga się świeci, którą można postrzelić i wejść. Tak samo postępujemy z partem numer 2. Tylko że part numer 2 znajduje się w robocie numer 2, który podróżuje sobie obok perku Speed Cola, a lokalizacją Tank Station. Tak samo posługujemy się tutaj, wchodzimy w jego nogę, bo oczywiście poprzednio postrzeliwując ją, dzięki czemu będziemy mogli się do niej dostać. Zbieramy ją szybko, uciekamy, aby to wyszło nam jak najsprawdziej. Oczywiście analitycznie trzeci part znajduje się w trzecim robocie podróżującego koło kościoła. Zarówno czy to jest noga przed kościołem, czy za kościołem, wchodzimy oczywiście do niej, zabieramy part i momentalnie uciekamy z niej. Następną częścią i ostatnią zarazem do zbudowania Windstaffa jest płyta. Płyta, żółta płyta, znajdująca się w trzech lokacjach. Pierwszą lokalizacją to jest tutaj na murku, którą widzimy. Następną lokalizacją, którą tutaj za chwilkę nam pokaże nasz uprzejmy kolega Simon, którego serdecznie pozdrawiam, jest tutaj na pudłach koło jeziora, także tutaj zaraz zademonstruję. O, proszę bardzo, tutaj. A natomiast trzecią lokacją płyty jest tutaj, którą widzimy właśnie na filmiku. Po zebraniu wszystkich czterech partów udajemy się do kopalni, gdzie jest napisem Wind, gdzie po ówczesnym zebraniu dwóch części gramofonu oraz płyty otwieramy portal, który udostępnia nam to jaskinie, komnaty, w których znajdują się duchy. Chwileczkę musimy poczekać przed wejściem, a dzięki czemu tutaj nam się portal zregeneruje, w który momentalnie skakujemy. Przenosi nas tutaj bardzo sprawnie. Widzimy, o, udajemy się tutaj do tego miejsca żółtego, jedynego, otwartego, który udostępnia nam tutaj kamień, jak widzimy. Zabieramy ten kamień szybko i udajemy się z powrotem do wyjścia w celu w końcu zbudowania tego staffa. Także jak widzimy, wyskakujemy, biegniemy szybko na Pocket Punch, na sam dół, po otwarciu oczywiście ówczesnym zbudujemy staff. Oczywiście przed wzięciem staffa polecam wybranie broni, która jest nas własnym okiem słabsza, ponieważ broń zastępujemy staffem, także polecałbym wymianę słabszej broni oczywiście za staff. No dobrze, następnym krokiem będzie ułożenie formacji do zaliczenia Windstaffa. Oczywiście formacja jest zawsze taka sama, którą właśnie przedstawimy Wam tutaj. Także polecam tutaj właśnie pójście w nasze ślady, w nasz tutaj układ, a ustawia się to strzałami z Windstaffa. Oczywiście jak tutaj widzimy, kręcimy tutaj sobie tymi kołami do osiągnięcia takiej samej formacji jak nasza. Oczywiście zawsze rozstawienie tych oczek może być różne, także nie ma problemu tutaj z żadnym układem. Postępujcie właśnie tutaj jak my to ułożyliśmy. Zatrzymujcie sobie filmik, postaramy się wrzucić tutaj jeszcze, bo tu wiedział mały screenshot, jak to w końcu było, jak to powinno wyglądać. Następnym celem do ulepszenia Windstaffa jest zestrzelenie trzech kapsuł znajdujących się na powierzchni. Zaraz tutaj przedstawimy trzy kapsuły, ale zawsze ówcześnie lepiej sobie zabrać ten gramofon, by można było dalej drążyć temat, dalej drążyć kopalnię. No ale przejdźmy do tych kapsuł. Jak widzimy, tutaj kolega podąża za
kapsułą, kapsuły strzelamy Winstaffem w kierunku Pocket Punch. Oczywiście, tutaj pierwsza lokacja, druga lokacja jest tutaj, koło stamina, perku. Spokojnie możemy z daleka strzelić, lekko wycelować, nie ma problemu, zawsze wpada. Także proszę się nie bać, proszę śmiało walić. Dobrze, trzeci, tutaj jest lokacja trzeciej kapsuły. Oczywiście uderzamy w stronę Pocket Punch. To bez problemu zalicza nam krok, usłyszeliśmy specyficzny dźwięk. Udajemy się w stronę Pocket Punchu w celu ustawienia czterech pierścieni w jeden kolor, by nasza kula została wystrzelona w niebo. Oczywiście pierścienie ustawiamy pod kolor kuli, który w naszym przypadku tym jest kolor żółty. Podążamy w lokacji poniżej Pocket Punchu, odszukując odpowiednio dźwignię, by spokojnie manewrować sobie tutaj każdym pierścieniem, którym odpowiada jednej dźwigni. Po ułożeniu właśnie, jak zaraz zobaczymy, czterech w rzędzie świateł żółtych, możemy spokojnie strzelić tutaj kulę, która poleci w niebo. Następnym krokiem będzie udanie się znów do komnaty zombie, gdzie będziemy zabijać zombie w celu uzyskania ich dusz, które napełniają naszego stafa. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się odbywa. Tylko niech tutaj wejdźmy do portalu. Jak będziemy widzieć, odkładamy stafa do takiej jakby czeluści, z której zabieraliśmy poprzednio kamień w celu zbudowania stafa. Odkładamy sobie tutaj przyciskiem X i teraz musimy zabijać zombie, by te dusze trafiały tutaj do naszego stafu, by on skumulował odpowiednią ilość i dał nam znak, że można już go zabrać i można się cieszyć nim. Także jak tutaj zobaczymy, będzie to przebiegało dosyć krótko, jest to około, dajmy na to, 30 zombie. Bez problemu nam to wpadnie, jeżeli mamy oczywiście dobrą broń, no bo chyba że robimy to na dość, jak to powiedzmy, małej rundzie, no bo rzeczywiście analogicznie, no mała runda równa się tutaj mniejsze kłopoty, tak, prawda? Nawet tutaj właśnie jak widzimy STG, to spokojnie sobie możemy ogarnąć nawet w 12 rundzie, tutaj jesteśmy dość poradni, tutaj jak nasz kolega Simon. Oczywiście po nabiciu odpowiedniej ilości, tutaj widzimy tych dusz, które wpadają i wpadają jeszcze raz nam tutaj do naszego stafu. Zobaczymy widniejący znak na ekranie tutaj, że jest możliwość odebrania naszego stafu. Jest on pokazany w takiej czerwonej oświacie, także bez problemu tutaj, jak widzę, zbieramy go i możemy się nim cieszyć, to wolu nim strzelać. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnych filmików.